Siano, taki silniczek Yamaszka YZF250. Była na filmach niedawno, 2009 rok, tam była przytarta głowica. No i tak się stało, jak się stało. Zrobiliśmy tylko górę, tak jak tam właściciel chciał. No i stanęła chyba korba, albo nie wiem, gdzieś tam łożysko pewnie na korbie jakieś się wysypało, bo koszyk po prostu z olejem wypłynął, tak jakby łożyska. Po spuszczeniu oleju, więc przypuszczam, że no góra będzie w porządku. No ale z dołem podziało jak się podziało. Ale z ciekawości na szybko teraz zrzucę górę i będzie wiadomo po prostu, czy tam jest wszystko tak jak było, ok. No bo nie ma to dużo godzin zrobione. No ale tak czy tak, no kapitalka teraz, niestety. Tak to nieraz bywa, nie? Człowiek się zastanawia, czy robić tylko górę, czy wszystko. A z reguły później wychodzą takie kwiateczki. Dobra, także co, biorę się. Ja sobie puszczę może muzyczkę, bo lepiej mi się robi, ale no głos będę musiał wyłączyć. Więc w takim przyspieszonym tempie rzucamy w górę silnika. Rozrządzik super napięty, ale no nie ma się co dziwić, rozrząd był nowy. Wałki też piękne. Także przypuszczam, że no po prostu będzie trzeba zmienić korbę. Nie ma innej możliwości. Nie no, wałeczki piękne. Proszę bardzo, smarowanie miała jak trzeba. Takie jak wróciły do mnie. Nic nie jest przytarte. Rozrządzik też nowy był, więc trochę koszty odejdą na pewno. Jeśli tłok jeszcze będzie ok, to też nie będzie tam nic trzeba kombinować. Nie, głowica też będzie musiała i tak w sumie znowu iść, bo pasowałoby zrobić, jak już się generalkę będzie robić, zawory nowe. No i gniazda, bo tam też już płytki były cienkie. Także tak czy tak myślę, że będziemy ją wysyłać do zrobienia. No teraz już trzeba wszystko robić. Jedynie możemy zaoszczędzić na tłoku, jeśli oczywiście nic tam się nie podziało, no na jakimś tam łańcuszku rozrządu. Zawsze tam ten 1000 mniej będzie. Najmniej by było, jakby się zrobiło od razu. Poszło. O kurde, tu gorzej. Jest. Mała grzechotka wytrzymała. No i hop, zaraz będziemy wiedzieć, co tam się podziało. No bo ja odkręciłem cylek też, ale może zajdzie sama głowica. Jest, 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 dobrze.
No i hops. Nic tu nie dostało. Kopka stoi, tak jak mówiłem. Ale głowica jaka jest, taka była. Uszczeleczki, no niestety, tak czy inaczej, nowe. Ściągamy cylek. Zaraz zobaczymy, co tu jest. No tu ciężko siedzi. Nie. Na tulejkach po prostu. Ładnie, fajnie widać honowanko. Dobrze przehonowany, bym powiedział. Trochę godzin nam zrobił, jakby nie było. Wyjdzie tulejka, nie wyjdzie. No jest trudno. No, łańcuszek też luks. Ale łańcuch też był nowy, no co tu oczekiwać innego, nie? Musi być luks. Mogę pomierzyć i tak, wiadomo, ale... No ale w pomiarach pewnie wyjdzie to, co mi wcześniej wyszło, jak... Co on tam mógł z nią zrobić. Kilka godzin. Tak, co? Jeden etap mamy za sobą, nie? Na bok. To na bok. To lecę dalej w sumie. Miałem tylko górę zrzucić, ale jak już rozbieram, ściągniemy tą stronę może. Blokowała, kurwa. Może będzie chodzić. Składamy z powrotem. Chyba ciężko nie pójdzie, bo... No kurczę. Już mamy przyczynę. Łańcuszek piękny. Już mamy przyczynę. Zaraz wam pokażę. Przemieliło. Przemieliło ładnie.
Koszyk, ale chyba najmniejsze straty, jakie mogą być. Nic tu nie mamy, karterów żadnych uszkodzonych, jakieś rysy małe. Ładnie, nie? Kuleczki, ale chwila, chwila, kuleczek nie mamy wszystkich. Gdzie są kuleczki? Kto wie jeszcze? A może i wszystkie są? Dobra, nic, no trzeba rywać dalej, no nic się nie zrobi. Kurczaki, bateria mi padła akurat jak wyszedłem, nawet nie zauważyłem, rozbieram, tak patrzę teraz, a kamerka padła. No ale co, no ściągnąłem dekiel, tą stronę zacząłem rozbierać, pompy, wody i kopkę na razie tu w zębateczkę jedną ze skrzyni. I na razie na tym przestało i mówię, coś kamerka nie miga. Także bym se nagrał właśnie. No i cyk, rozeszło się. Nieładnie. No co, łożysko się rozpadło i tyle. Więc co, taki szybki odcinek. To drugie jest dobre, to je zostawimy. Potem powymienimy i złożymy. Nie, no dobrze, że tu gdzieś się nie wpieprzyły opiłki jakie. Na wstęp, na taki pierwszy rzut oka. Wyciągnę sobie skrzynię, pooglądam to wszystko, wezmę sobie porządek, tu trochę zaprowadzę. I na dzisiaj kończę, bo i tak miałem tego dzisiaj nie rozkładać, tak jakoś chwila była, zanim kurier przyjechał, bo mam Suzuki tam, to białe do złożenia. Także będę brał się za to Suzuki. Bo już części przyszły, a silniczek sobie będę później ogarniał, ale tak jak mówię, muszę pierw trochę sobie garaż ogarnąć i te wszystkie rzeczy. Dobra, więc co, no wszystko pójdzie do mycia. Wał pójdzie do majstra z genetyki. Głowica może też, znaczy na pewno też, bo gniazda trzeba zrobić.
No i co, no resztę będzie trzeba robić. Łożyska wyprasować muszę. Kupi się nowe, pokłada się nowe. Wszystko, żeby tak jak miało być. Choć kurna, to jest od skrzyni, to też ciężko strasznie. Także co, ogarniam sobie to wszystko i kolejny odcinek ze składania. Narka.